A z nami Marcin Budziński po porażce 1-2 ze Stalą Stalowa Wola. Wyszliście na prowadzenie, ale jakoś dzisiaj tak ta wasza gra niemrawo wyglądała. Co tu się działo? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Źle weszliśmy w mecz, trochę bojaźliwie. Daliśmy gdzieś narzucić sobie nie swój styl gry. Gra była szarpana, Stal Łuka się lepiej czuje w takiej grze. Nie potrafiliśmy złapać gdzieś naszego rytmu, ale mimo to właśnie ze stałego fragmentu strzeliśmy my. Myślałem, że to będzie moment, w którym może właśnie poukładamy sobie grę, ale nie wiem, nie minęło chyba 2 minuty, bramka na 1-1 i zaczęło się od nowa. No właśnie, strzelacie bramkę i w zasadzie od razu tracicie i to tak chyba mogło was troszkę podłamać, a co jest przyczyną tego? Tak brak koncentracji jakiejś, czy co się wydarzyło w tym momencie od zdobycia bramki do straty tej bramki? Ciężko powiedzieć, to jest kolejna bramka stracona ze stałego fragmentu, aut rzucony, piłka przybita. Widać, że gdzieś to jest nasza jakaś słabsza strona, bo to nie jest pierwsza bramka, którą tak tracimy. Bardzo szkoda, bo gdybyśmy dowieśli te 1-0 do przerwy, to myślę, że byśmy mogli sobie inaczej wyjść na drugą połowę i może by to było bardziej poukładane, ale w drugiej też jakoś trochę zmieniliśmy ustawienie, ale niewiele to zmieniło. Marcin, dzięki i powodzenia w kolejnych meczach. Dzięki.